W swojej karierze dewelopera powaliłem dwa duże projekty. Wyszedłem z założenia, że jeżeli po godzinach będę rozwijał swój projekt, to po kilku miesiącach będę miał w pełni działający produkt, z którym będę mógł wyjść na rynek i w całości go podbić. Po kilku miesiącach owocnej pracy nad aplikacją stwierdziłem, to już jest ten moment, aby doinwestować w projekt. Więc zwolniłem się z etatu, zatrudniłem własny sztab ludzi i postanowiłem wyjść z produktem na rynek. I co się okazało? Porażka niesamowita. Brak klientów, mała sprzedaż, wysokie koszty utrzymania i właściwie nic ze sobą się nie spinało. Wpompowałem czas i pieniądze w projekt, który okazał się rynkowym niewypałem, mimo świetnych recenzji, akceleratorów biznesu i interesariuszy. Ale mimo tej porażki nauczyłem się bardzo wiele i wyciągnąłem niejedną lekcję, bowiem jest narzędzie, które pozwala eliminować takiego rodzaju wpadki, które właśnie ja doświadczyłem, a nazywa się ono Lean Management.